Natomiast interesująco, może nawet jeszcze bardziej interesująco, zapowiada nam się bieganie na jedno okrążenie w finale A dziewcząt w kategorii do lat 20 na jedno okrążenie. Za chwilę sobie do tego my przejdziemy, tak uprzedzając fakty. Magdalena Niemczyk, a nawet nie uprzedzając fakty, bo to jest zawodniczka ustawiona na najbardziej zewnętrznym torze. Zawodniczka tiki-taki Kolbuszowa, 23.53. Najlepszy czas spośród całej szóstki. Na torze piątym Julia Dziamska, Juwenia Puszczykowo, 24.60. Na torze czwartym, druga na listach startowych, Aleksandra Piotrowska z Wdeświecie. Potem jest Dorota Puzio, start Długołęka. Martyna Guzowska z AZS-u Katowice na torze drugim i na torze pierwszym Oliwia Greiner z AZS-u KU Politechniki Opolskiej. Będzie niezwykle interesująco, szczególnie pamiętając to, co wydarzyło się w finale A mężczyzn. Tutaj także mamy Magdę Niemczyk, która jest także rekordzistką Polski do lat 20. No i zobaczymy, czy ją będzie stać na pobicie tego rekordu właśnie w tym momencie. Bez żadnych falstartów rozpoczęliśmy rywalizację na jednym okrążeniu. Za chwilę poznamy najlepsze biegaczki na tym dystansie. Niemczyk się rozpędza. Też na piątym torze dobrze sobie radzi Dziamska. Piotrowska chyba też będzie na ostatniej prostej na miejscu trzecim. Chyba to są medalistki. Tak jest, Niemczyk. Magdalena Niemczyk. Jaki to będzie czas? 23.51. A więc to jest rekord Polski. A więc nieoficjalnie, z tym nieoficjalnym czasem Magdalena Niemczyk poprawia swój najlepszy wynik, który uzyskała zresztą tutaj, na tej bieżni tydzień temu. Czekamy jeszcze na oficjalny pomiar mistrzyni Polski do lat 20 na jedno okrążenie. 23.49. Magdalena Niemczyk mistrzynią Polski. Tiki Taka Kolbuszowa, KP Sport się cieszy. Obóz Magdaleny Niemczyk w euforii. Julia Dziamska na drugim miejscu, 24.03. Też świetny czas zawodniczki Juwenii Puszczykowo. Poprawa rekordu życiowego o 0,57. Brąz dla Aleksandry Piotrowskiej ze Wdeświecie, 24.21.